Dzień dobry, cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę mój dzień ze stajni, jak to wygląda, jak się zajmuję moimi końmi, jak karmię, czyszczę, sprowadzam, także zaczynamy. Na początek czyszczę sobie boksy, jak widzicie ściółkę muszę wymienić, trochę brudno już się jest, także ja sobie tutaj widzicie wezmę łopatą, powiedzmy, o. Ładnie usunę. Tą czystą zostawiam, bo jest czysta. Damy sobie nową ściółkę. Sobie boks. Odświeżymy. Co by koniom się lepiej spało, stało w ogóle. Generalnie powiem tak, że moje konie nie stoją cały czas w boksach, bo jest na razie ciepło. Jesień się zbliża. To wtedy coś pomyślimy. Na razie jest im dobrze na pastwisku, więc one tylko tak jakby schodzą na karmienie. No, jak widzicie, już boksy sobie ładnie pościeliłam. Wszystko tutaj pięknie, czysto wygląda. I teraz przyszedł czas na wodę, uzupełnienie wody, bo widzicie tutaj, no konie już wypiły raczej wszystko na full. Także musimy sobie uzupełnić. Tu ogólnie mam cały sprzęt, jeszcze tutaj mam taczki. Jakieś różne rzeczy, o tutaj w ogóle otwarte jest, ale będziemy konie tędy sprowadzać. O, widzę, że tutaj już koń czeka na wyjście do boksu, bo będziemy jakby je sprowadzać na karmienie. Po karmieniu znowu będę wypuszczać niektóre na pastwisko, a niektóre konie będą czekać na swoją pracę, czy to pracę z ziemi, czy będę na ich jeździć. Zobaczymy, zależy też od wieku konia, także bierzemy sobie teraz. No, także bierzemy sobie teraz wiadro wody i będziemy nalewać tutaj do takich poideł. Poidła są takie duże z racji tego, że moje konie bardzo dużo piją. Więc wybaczcie. No, ale w sumie się nie dziwię, jak akurat jest taki upał na zewnątrz. To ważne, żeby zadbać o to, żeby konie miały stały dostęp do tej wody. Na pastwisku to mają takie wielkie jezioro. To tam to mogą się nawet chlapać jak chcą. A tutaj to wiecie, jednak trzeba dbać jak stoją w boksie, bo no, może być źle. Dobra, i cyk, ostatni boks kameli. Ogólnie wybaczcie, kochani, że ja nie będę... O kurde, łajno na wejściu, fajne. Który to koń zrobił? No, ja już wiem, który. Wilbur na pewno. Mówiłam, wybaczcie, kochani, że... Dobra, czekajcie, jeszcze linę sobie wezmę, uwiązy. Że niektórych koni imion nie będę pamiętać, ale dopiero co kupiłam niektóre konie, więc mogę się mylić i mogę ich wpakować do innych boksów. Będę się starać jakoś Montana zapamiętać, kurczę, w którym boksie stał Cremona. No, Cremona najłatwiejsze tak naprawdę, no i Hakamada i Wilbur, nie? Nie wiem, czy wszystkie naraz, raczej wszystkie naraz nie. Chodź, koniu. Czy ty przejdziesz w ogóle? No właśnie widzę. Dawaj. Super. Wy jeszcze nie idziecie, przykro mi. Chodź mała. Idziemy. To jak widzicie, mam piękne krajobrazy. Piękne jeziorko. Ostatnio jak w terenie byłam, to byłam zachwycona. Fajnie, udało mi się w końcu zrobić Rancho Bevi. Dobra, chodź. Chodź, koniu. Czekaj, ty tu byłaś w ogóle Montana. Myślę, że ty byłaś Montana. Okej. Okay. Czekaj, Montana. No patrzcie, nawet nie chcę przejść. Chodź do boksów, chodź. Patrzcie, no nie chcę wejść. No ja tu jakieś dzikie mustangi pokupywałam, że one nie chcą wchodzić. Proszę. Idź tam. No, już. Wio. Słuchaj. Muszę zamknąć jeszcze tutaj boks. O, super. Teraz możemy cię już odwiązać, także proszę bardzo, pij, jak chcesz się napić.
Ja sobie jeszcze wezmę. Mogłabym też je nakarmić tutaj na pastwisku w sumie. Ale i tak czy siak będą schodzić do boksów. Siema kochany, ty jesteś piękny. Tak, ostatnio na tobie trenowałam. A reszta zwiała, a o tamtej koń oczywiście pływa. No dobrze, jeszcze może sobie popływać. Jeszcze go nie zabieram. Kurde, widzicie, bo ja mam taki bezpieczny uwiąz i on po prostu mi się w pewnym momencie odpina. Jak on nie chce iść, za bardzo ciągnie. I muszę też to właśnie co chwilę przypinać z powrotem. Niby fajna opcja, ten bezpieczny uwiąz, a jednak, no widzicie, trochę trzeba się pomęczyć, bo może koń jest w niespodziewanym momencie nagle się wyrywać i sayonara. Kurde, ja tu wiecie co, usunę sobie te drzwi na razie. I właśnie zrobimy tak. Chodź, swą komę. No nie wierzę. Kaskader, on się wspina na jakieś płoty, no nie. Słuchajcie, i ten koń nawet wcale nie jest młody. Bo ma 8 lat, kurde. 8 lat i takie rzeczy? Chodź mi, Cispi. Proszę bardzo. Ciebie pamiętam, jak masz na imię, bo kurczę, taki ładny jesteś. Proszę, do środka, już. Pięknie. Masz tu wodę, napij się, kochany. Ja idę po resztę kumpli. Cety, proszę państwa, ale połowa koni stwierdziła, że ona się nie rusza z pastwiska. Ciągnę ich, ciągnę, one stoją w miejscu, nie, głową ruszają i one nie idą. No to cóż, niech będzie im. Zostaną dzisiaj na pastwisku, skoro chcą. Kremona, ty też, kurczę, piękności, kochane me. Kremona ma dopiero 2 lata, więc dopiero jakby z nią zaczęłam pracować z ziemi. No jak jeszcze będę miała czas, to chwilę polążuję. Ja póki tu jestem, to im dam owsa trochę. Oczywiście jak nie chcą do boksu schodzić, to trzeba i tak czy siak je nakarmić. Z tego się nie obejdzie, także chodź tutaj, Kremona, proszę. Proszę bardzo, Kremona. Nie pamiętam, jak masz na imię, ale proszę też. Powiedzmy sobie, nie, owce nie jedzą. Może jedzą, owiec, nie wiem. O, proszę bardzo, jeszcze dla ciebie. Gdzie ta reszta koni? Ona zwiała, na pagórki się pochowały. No kto by to widział, zamiast kurczę dawać ten owiec do żłobu, to one tutaj będą jeść. Dobra, ostatni raz tak konie robicie. Następnym razem już idziecie do boksów. Bo tak to mi się nie chce latać, każdym osobno dawać, a tak tu w boksie wiecie, raz, dwa, trzy, wszystkim daję. Tak nie muszę chodzić, mimo tego... O, Witbuś, kochany, mimo tego, że... I tak się przemieszczał, ale tam jest bliżej, kurczę. A ja tobie sprzętu je ściągnęłam, Mississippi? Nie, ty nie Mississippi. Mississippi już tam była. No nie pamiętam, jak się nazywasz, kurde. Czekaj, ja ci to ściągnę. Masakra. A, nawet nie mogę ściągnąć, super. No a tu siodło wywalimy, co tam. Okejka, dobrze, proszę, wolność, czuj. Proszę, koniu. W trakcie pływania. O kurde. Że ja muszę nurkować, żeby koniom jedzenie dać. Kto to widział? Tutaj jak się zesikało, masakra. Jak to wygląda? No przecież... Nie podoba mi się to. Dobra, idziemy do tamtych koni, nakarmić je. I weźmiemy sobie jakiegoś konia na jazdę. Dobra, Mississippi. Ostatnio na tobie jeździłam. Proszę bardzo. Więc na tobie nie jeżdżę. O, tutaj... W ogóle widzicie kamelię, która ucieka. Kamelia, nie uciekaj. Kamelia jest ubrana, bo też właśnie stwierdziłam, że też będę na niej jeździć. Także ja już ją wcześniej ubrałam, jak tu przyprowadziłam. No i Montana. Proszę bardzo, Montana. Super. Czekaj, a Montana w ogóle... O kurde, Montana to taki trochę już staruszek. Prawie tyle lat co ja. O kurcze, Montana. Ty jeszcze żyjesz? Nie no, żartuję oczywiście. Dobra, weźmiemy sobie kamelię najpierw. Skoro już jest osiodłana, to co?
A wy tu czekajcie, no wasi kumple nie chcieli dojść, no to najwyżej jeszcze pod wieczór ich sprowadzę. Skoro tak. Albo was odprowadzę w sumie, bo zobaczę jeszcze. Tutaj widzicie, mam taką piękną ujeżdżalnię. Tylko ja tutaj zazwyczaj o sobie przeskakuję przez ten płot na koniu. No i najpierw rozstępowanie oczywiście, nie? Musi być. Więc ja sobie tutaj tak stępuję. No z jakieś tak 10-15 minut. Żeby wiadomo, nie przemęczyć też w tym stępie konia, a żeby się rozciągnął. Chociaż teraz stały na pastwisku, to są raczej rozciągnięte, bo chodziły. Ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne, nie? Jak to mówią. Także ja sobie chwilkę tutaj jeszcze ją rozstępuję. Tak będziecie mieć kadr, bo w sumie nagrywa taki dron z boku, nie? Jak coś, jakbyście nie widzieli. To ja mam takiego drona i on mnie z boku teraz nagrywa. I ma funkcję follow me. Bardzo fajnie się cieszę, że udało mi się taki kupić. I przynajmniej lepsza jakość nagrania jest. A nie musicie tylko widok POV widzieć. Bo GoPro też mam i teraz zobaczycie widok z GoPro. No, no i GoPro też fajnie widać. Aczkolwiek myślę, że lepiej z boku, bo to tak fajnie moje konie potrafią chodzić. I lepiej się z boku jednak ogląda. Dobra, żeby was nie zanudzić, to ja sobie rozstępuję tego konia i widzimy się za chwilkę, jak już będę kusować. Już jesteśmy gotowi, rozgrzani, zwarci. Zwarci, tak? Gotowi i zwarci do działania. Tak to się mówi. Olecimy sobie kus. Ojejku, reakcja na łydeczkę niesamowita. No, tak jak mówiłam, moje konie pięknie prezentują różne chody. Kamelia akurat jeszcze ma dar taki właśnie... taki kłus dostojny, coś jak fryzy, widzicie, nie? Tak, to fajnie się też to odbija, taka kapiłeczka. O kurde, tu najechała na pachołek. Robimy sobie tutaj wolty. Ósemeczki w sumie bardziej. O, tu była bardzo długa ósemka. Dobra, tutaj woltę, okej, okay. I na prosto. Zrobimy sobie teraz do stępa przejście. Piękna reakcja. I do stój. Super. No i naprzód. Pięknie. Dzisiaj z Kamelią takie trochę bardziej na płasko rzeczy. Oczywiście poskaczemy sobie na koniec. Ale na razie chcę właśnie, żeby ona się wczuła trochę w ten trening. Ona na razie ma tak, że nie rozluźnia się, widzicie, dlatego głowę do góry trzyma. Jeszcze z nią pracuję nad tym, więc wybaczcie, jak właśnie jakoś tak dziwnie trochę ma tą głowę. Ale na razie trzymam luźno wodze, żeby jakby jej pozwolić, jakby naprowadzić na tą drogę, żeby schyliła ten łepek na dół. Na razie nie chcę, więc nie zmuszamy. Okej, dobra, zrobimy sobie galop, uwaga. Galop nas zła noga, ale ważne, że galopuje. Kontrgalop w sumie. Wiecie, tak naprawdę Kamelia to ona startowała w zawodach jednych, ujeżdżeniowych, więc ona tam kmini, o co chodzi. Ja trochę jeszcze może latam za bardzo w tym siodle, ale wybaczcie. On ma taki wybijający chód. Dobra, teraz sobie zmienimy kierunek. Kurczę, ojej, koniu. Zmienimy kierunek, a ona... O, widzicie, co się stało przed chwilą. O, super. No, i teraz na dobrą nogę galopujesz, koniu. I widzisz, od razu lepiej, jak galopujesz na prawidłową nogę. Zrobimy sobie voltę. Pięknie. No i tyle, no i tyle. Tutaj jeszcze przez pachołki. Ósemeczki. Pięknie. Tu najechałaś niestety. Dobra, i kus. 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 Patrzcie, chce się zatrzymać. Ale jaja. O, jest. Przed przeszkodą się zatrzyma. I stoimy. Dobra, teraz wybaczcie, ale przełączę wam widok na GoPro.
i sobie skoczymy coś, nie? Żeby nie było za nudno, najpierw sobie skoczymy z kłusa w sumie. Takie przeszkody z kłusa też nie stanowią problemu dla niej. Idealnie, super. Brawo, koniu. Tak jest, wow. No, Kamelia, widzę, że ujeżdżeliowiec i ma jeszcze potencjał do skoków. O, ta na przykład przeszkoda z wodą stanowi największy problem w sumie. Okej, Kamelia, bo tutaj to bardzo łatwo, jakby w kusie to pokonujemy. W sumie te to nie, bo to trudniej. My. Lepiej w galopie koniu skakać tak czy siak. Pięknie, Kamelia, super. Dobry koń. O kurczę, tutaj już niestety nie wyrobiła. Pięknie, tutaj się udało. Wow, a mi bryknęła ze szczęścia. Koniu. Wow, jak bryka, ej, halo. Co ty, koniu? Rozpędziła się, masakra. Dobra, już, kus. Dobra, ja już kończę ten trening, kochani, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Kamelia wybuchła energią, masakra. Oj, Kamelciu, stepem, koniu. Super, koniu. Brawo, koniu, super. O, już niestety, ale słońce zachodzi. Także co? Ja tamte konie nie wiem, czy sprowadzać do boksu, czy nie. W sumie zaraz zobaczę na telefonie, ile stopni jest na zewnątrz. Czekajcie. Mhm. Tutaj tak, okej. Okay. Mhm. No niby piszemy, że ma być 15 stopni, no to nie jest jakoś zimno. Dla koni idealna taka temperatura, więc dobra. Zostawiam ich na pastwisku w sumie. Niech będzie. Jeszcze odprowadzę Kamelię, oczywiście rozsiodłam. Wow, Kamelia, no żeś ty powariowała. Jak ona skacze dzisiaj, wow. Dobra, odprowadzę Kamelię do boksu. Tutaj niech chwilę się napoi. Ochłonie po tym treningu. Skoki to jednak bardzo wymagające są od konia. Jeszcze sobie cię rozsiodłam. Dobra, okej. Okay. Na razie zostaj w ogłowiu. I co, konie? Chyba, że zostajecie tu w boksie, bo widzę, że wy poszliście chętnie, bo wiecie na co. Tam ci zostali. O, widzę, już kupa. Już zobaczcie, no, 5 minut. Kurde. Ile mi nie było? Pół godziny na treningu i już, kurczę, nasrany, nasikany. No, kurde, no lipa. O. Miałam takie światła ustawione i też światło jest jakby pod podłogą i to się wydaje, że to jest takie złote i one też świeci, ta podłoga, ten korytarz w sumie pomiędzy boksami, bo jakby jak się ściemnia, nie? Nie wiem, która godzina już jest, chyba 21, coś takiego, nie? No to środek lata, to dzień akurat najdłuższy. No i tyle w sumie, proszę Państwa. Tak wygląda moja codzienna rutyna z końmi, jeśli o to chodzi. No akurat dzisiaj nie sprowadziłam wszystkich do boksów, ale zazwyczaj sprowadzam na noc. No i co jeszcze? Będę musiała tutaj wyremontować troszkę te słupki, będę musiała przymocować, także... No to już zrobimy na spokojnie, o... Aha, dobra, bo tu wiem, co mi się... Dziura była i tam po prostu deskę tam postawiłam, wiecie? No i mam jeszcze taką latarnię, która świeci wysoko do góry. Jak widzicie, i ona jakby robi tak, że wiem, gdzie jest moja stajnia, nie jak wyjadę w teren. No i tyle, kochani. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu odcinków ze stajni. A ja się z wami żegnam. Pa, pa!